Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do faryzeuszów: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego. I nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dobry daje, zły pozbawia. Pasterz daje życie, on wprowadza we własne życie. Jest bezbronny wobec tych, których zaprasza do siebie. On darzy zaufaniem. Jezus mówi, że jest dobrym pasterzem. Kiedy pojawiają się myśli lęku w odniesieniu do Boga, uświadamiam sobie, że jest to kuszenie. Szatan każe lękać się Boga, nosić w sercu Jego nieprawdziwy obraz. Ten, który daje swoje życie za mnie, ten jest wiarygodny. On jest prawdziwy, kochający. Życie może dać za drugiego ktoś, kto jest dobry. To właśnie dobroć otwiera serce aż do oddania życia, oddania tego, co jest cenne. Jezus oddaje swoje życie w moje ręce. Zaufał mi, że wiem, co z Nim uczynić, z Jego posłuszeństwem Ojcu, z miłością i miłosierdziem. Daję życie, abym uczynił je moim. Żyję ja, już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus, mówi święty Paweł. Tymczasem najemnik to człowiek, który nie jest u siebie, nie żyje na swoim, nie pracuje dla siebie. Po wykonaniu pracy może odejść. To, co robi, nie należy do niego. Został jedynie najęty do pracy, do wykonania zadania. Nie ma silnej więzi z pasterzem. Jego najemnika nie interesuje pasterz, jego życie, jego pragnienia. Nie należy do pasterza, nie jest członkiem jego rodziny. Kiedy przychodzi zagrożenie dla domu pasterza, najemnik ratuje własne życie, to, co już zdołał osiągnąć, co zdołał dla siebie zarobić. Najemnik w jakim stopniu jest tym człowiekiem, który współpracuje z wilkiem, w tej sytuacji szatanem. Nie podejmuje walki, nie chroni miejsca, w którym żyje. Pozwala, aby ono było ograbione, zniszczone. Nie identyfikując się z pracą, jaką mu zlecono, nie mając silnej więzi z pasterzem, najemnik jest zagrożeniem dla owiec. We mnie może być zarówno owca, jak i najemnik. Mogę odczuwać więź z pasterzem, współodczuwać z nim, pragnąc tego, czego on pragnie. Ale też mogę w pewnych okresach życia być człowiekiem, który przez brak troski o sprawy, jakie mi zlecono, doprowadzam do zgody na wejście zła do owczarni. Letnie życie sprowadza złego ducha. Nie odczuwając razem z Jezusem, sprowadzam zagrożenie na wspólnotę ludzi, z którymi żyję, którzy mi zaufali. Kiedy czuję się wynajęty, a nie tym, który jest na swoim, staję się zdrajcą.
Zdrajca to taki człowiek, który dopuszcza zło w miejscu, w którym żyje, pracuje, odpoczywa, nie reagując, nie podnosząc głosu na to, co złego się dzieje. Najemnik jest człowiekiem, który nie poczuwa się do odpowiedzialności za środowisko, za dom, w którym żyje, za ludzi, których spotyka. Są oni i jestem ja. Najemnik to człowiek, któremu nie zależy na dobru innych, ale też nie zależy mu na własnym dobru.